Są dwie drogi, aby przeżyć życie. Jedna to żyć tak, jakby nic nie było cudem. Druga to żyć tak, jakby cudem było wszystko. Nasze życie jest takim, jakim uczyniły je nasze myśli. Życie jest zbyt krótkie, by je marnować, spełniając marzenia innych. Dwa najważniejsze dni w życiu to ten, w którym się urodziłeś i ten, kiedy rozumiesz, dlaczego się urodziłeś. Życie jest jak echo. Jeśli nie podoba ci się to, co ci odsyła, musisz zmienić wiadomość, którą wysyłasz. Dzięki temu, że w życiu nie możemy mieć wszystkiego naraz, to po prostu musimy delektować się chwilą, aby za jakiś czas pójść dalej. Najpiękniejszych chwil w życiu nie zaplanujesz, one przyjdą same. Sztuka życia to cieszyć się małym szczęściem. Życia nie należy brać zawsze tak śmiertelnie poważnie, inaczej nie jest godne tego, aby je przeżyć. Jeśli kiedykolwiek zamierzasz cieszyć się życiem, teraz jest na to czas, nie jutro, nie za rok. Dzisiaj powinno być zawsze najwspanialszym dniem. Kochaj, żeby żyć i żyj, żeby kochać. Nie jest ważne, co przydarza ci się w życiu. Ważne jest, jakie przypisujesz temu znaczenie. Martw się, co inni ludzie o tobie myślą, a zawsze będziesz ich więźniem. To nieszczęście, że tak mały odstęp dzieje czas, gdy jesteśmy zbyt młodzi, od czasu, gdy jesteśmy zbyt starzy. Wiesz, że się zestarzałeś, kiedy świeczki na tort kosztują więcej niż sam tort. Nie chcę pod koniec życia stwierdzić, że przeżyłam tylko jego długość, chcę przeżyć też pełną jego szerokość. Nie możesz wybrać sposobu śmierci, można tylko zdecydować, jak żyć, teraz. Jest tylko jedna rzecz, która sprawia, że marzenie jest niemożliwe do osiągnięcia – strach przed porażką. Masz wrogów? Dobrze. To znaczy, że kiedyś w swoim życiu stanąłeś w obronie czegoś. Kiedy człowiek boi się coś zrobić, wtedy wie, że żyje, ale kiedy człowiek nie robi czegoś tylko dlatego, że się boi, to wtedy jest martwy. Nikt nigdy nie stał się wielki przez pokazywanie, jak mały jest ktoś inny. Odwaga nie zawsze krzyczy, czasami odwaga to cichy głos na koniec dnia, który mówi: spróbuję jutro jeszcze raz. Dramatem życia jest to, że starzejemy się zbyt szybko, a mądrzejemy zbyt wolno. Krytyka jest czymś, czego możemy łatwo uniknąć, nie mówiąc nic, nie robiąc nic i będąc nikim. Nigdy nie rezygnuj z marzenia, tylko dlatego, że zrealizowanie go wymaga czasu. Czas i tak upłynie. Najcenniejszych rzeczy w życiu nie nabywa się za pieniądze. Nie wychowuj swoich dzieci, aby były bogate. Naucz je, aby były szczęśliwe. Więc kiedy dorosną, będą znać wartość rzeczy, a nie ich cenę. Największym powodem do chwały nie jest nigdy nie upaść, ale umieć podnieść się za każdym razem, kiedy upadamy. Który cytat podobał ci się najbardziej? Z którym mógłbyś czy mogłabyś się utożsamić? Daj nam znać w komentarzu pod filmem. Subskrybuj nasz kanał po więcej inspirujących cytatów wielkich tego świata.